Cześć, witam was w kolejnym nagraniu. Jak zauważyliście, ominąłem wczorajsze nagranie, nie dałem rady jednak po imprezie nagrać wam nic wartościowego, dlatego odpuściłem. I dzisiaj jest łączony odcinek za wczoraj i dzisiejszy, także mam nadzieję, że jesteście wyrozumiali i zrozumiecie mnie, bo naprawdę nie chcielibyście mnie wczoraj słuchać. Nie wypiłem za dużo, ale wystarczająco, żeby po prostu nie nagrywać się. I przynajmniej teraz mogę bardziej rzeczowo wam opowiedzieć to, co się działo wczoraj, bo gdybym to robił wczoraj, to byłby pewnie jakiś tam bezsensowny bełkot powiązany z jakimś mało, nie wiem, wartościowym przekazem. A tak to przynajmniej dzisiaj mogę na chłodno trochę podsumować wczorajszy dzień, dzisiejszy i troszeczkę, no troszeczkę bardziej wartościowo to zrobić. Tak więc podsumujmy te moje dwa ostatnie dni. Wczoraj, no właśnie, generalnie zero ćwiczeń, bo nie miałem siłowni, nie miałem tabaty, nie miałem nic, nie było czasu na to. Byłem w pracy miałem taki dość spory ruch, także troszeczkę się poruszałem w pracy. Co do mojego odżywiania wczoraj, no to chciałem to zrobić znowu tak, że po prostu zjeść jak najmniej węglowodanów w trakcie dnia, jakieś białko w miarę, nie za dużo kalorii, zostawić sobie więcej kalorii po prostu na imprezę, bo wiem, że tam zawsze troszeczkę po prostu więcej zjem. No i tak to było strategicznie zorganizowane, ale powiem wam, że zmienię tą strategię następnym razem, bo no chyba jest do niczego w moim przypadku. Powiem wam, że puściłem hamulce zupełnie, zjadłem nie może z 10 tysięcy kalorii, oprócz tego po prostu wypiłem ileś tam drinków whisky. Tak więc ta moja strategia była do 4 liter, że tak powiem. Bo no było tak, no zaczęło się dość niewinnie, pojechałem właśnie dość późno na tą imprezę, bo po pracy. No i znajomy wziął pizzę, zrobił, po prostu zamówił pizzę. No to powiem wam szczerze mówiąc, że tak jak miałem mało węglowodanów przez cały dzień, to jak ta świeża pizza wpadła, no to tak, jeden, drugi, trzeci kawałek, chyba zjadłem, nie wiem, z 5 czy z 6. To było chyba 4 rodzaje pizzy, no i to powiem wam, że no nie wiem dokładnie, ale tak z jedną pizzę to spokojnie zjadłem sam. Do tego było dość sporo ciasta, bardzo słodkie ciasto, dużo cukru musiało być. Zjadłem sobie ze 3 kawałki duże, 2 były moje, bo były 2 różne ciasta, a później syn nie dojadł jednego ciasta, no to zjadłem te 3 ciasta. Do tego wszystkiego były drinki Pepsi razem z whisky, no to Pepsi też masa cukru. Takich drinków nie wiem ile tam było, nie liczyłem. No i powiem wam, że to już samo w sobie to już było tam kilka tysięcy kalorii prawdopodobnie, nie licząc alkoholu. No, najgorsze po prostu jest wchłonąć takie ilości kalorii po prostu do alkoholu, bo ten alkohol jest po prostu przerabiany przez wątrobę, a wszystkie kalorie są odkładane na bok i muszą poczekać, dopóki ten alkohol nie jest z organizmu wydalony. Tak więc no bardzo źle, bardzo źle. Przyjechałem do domu dość późno, bo przyjechaliśmy koło godziny 8 wieczorem. I że po prostu dałem sobie już licencję na jedzenie śmieci, także jak przyjechaliśmy do domu, to się znowu rzuciłem na ciasto, na słodycze. No i powiem wam, że no, zjadłem pewnie znowu z 3-4 tysiące kalorii. Jadłem chyba do godziny 9, jakieś tam ciasto z mlekiem, cukierki, takie normalnie rzeczy, których nie jem na co dzień, a które mi po prostu gdzieś tam się walają pod ręką. Już stwierdziłem, że postaram się wyczyścić jak najwięcej się da, już po prostu poświęcić się przez ten jeden raz i po prostu pozbyć się większości tych rzeczy, które mnie tam przez jakiś po prostu na co dzień jakoś tam kuszą. Najlepiej, żeby tego po prostu nie mieć w domu. No to jest bardzo złe, bo jeżeli już tam sobie pofolgowałem z pizzą i z ciastem, to powinienem na tym przestać, a ja po prostu przyjechałem do domu i jeszcze zacząłem ładować w siebie, także na ogół nie róbcie tak, że jeżeli już tam, nie wiem, przesadzicie z czymś, to już sobie dajecie po prostu licencję na to, żeby do końca dnia już po prostu dawać na maksa, ile fabryka wam daje, po prostu ile możecie wepchać w siebie. No bo to jest najgorsze, jeżeli już przesadziliście, no to nie róbcie tego, żeby to było gorsze, jeszcze gorzej, no. Ja tak zrobiłem, no niestety. Ale u mnie jest to, że ja po prostu takie dni wliczam sobie po prostu
Tryb życia, no jest, zdarza się, nie katuję się przez to, wiem, że takie dni mi się trafiają i po prostu jeżeli mam takie dni, no to po prostu następny dzień już wszystko wraca do normy i jest normalnie. Tak więc dzisiaj nie było to tamto, po prostu był rano trening, miałem pójść do pracy, mimo tego, że tam był lekki kac. Powiem Wam, że bardzo ciężko się wstawało, poszedłem na trening o 5 rano. Nie było czegoś takiego, że dobra, piłem wczoraj, to już nie ma treningu, po prostu mam tak sobie to zaplanowane, że po prostu to jest taka rutyna i automatycznie po prostu to robię. To nie ma czy, tylko po prostu idę. No, powiem Wam, że też to nie było no, najlepsze, bo taki trening po jakiejś tam takich, że tak powiem, nie wiem, drobnych libacjach, to też nie jest najlepszy moment po prostu na robienie tego treningu, tym bardziej, że ja na przykład dzisiaj miałem trening nóg, który jest bardzo ciężki. No i powiem szczerze, że było ciężko. No, w ogóle pierwsze było ciężko stać, drugie było ciężko trenować. No ale jakoś tam przeżyłem, później praca i cały dzień generalnie też dobrze mi zleciał. Starałem się właśnie trzymać te kalorie dzisiaj już właściwie, chociaż też nie do końca mi się to udało, bo powiem Wam, że no przez jakiś tam czas na początku dnia było ok, właśnie było jakieś tam czyste mięso, dużo warzyw. Wziąłem sobie ziemniaka pieczonego, żeby po prostu uzupełnić węglowodany po tym treningu nóg. Ale mi się trafiło też, musiałem przetestować takie, to nie jest w sumie ciasto, takie jedzenie było, że w cieście zapiekany był ser kozi ze szpinakiem, testowaliśmy to po prostu, próbowałem takie właśnie paje i no powiem Wam, że zjadłem z półtora takiego ciacha. One nie były duże, ale nie wiedziałem zupełnie ile to ma kalorii. Szczerze mówiąc myślałem, że to będzie około, nie wiem, 200-300 kalorii. No i nie liczyłem się z tym. Później jak sobie to na My Fitness Palu znalazłem, to się okazało, że takie jedno ciacho to ma ponad 700 kalorii, czyli za jednym razem zjadłem około 1000 kalorii niestety i no i wyczerpałem praktycznie cały limit dzienny, a to była gdzieś godzina pierwsza po południu dopiero. No i chcąc nie chcąc, no musiałem się przekroczyć ten limit. Wiedziałem, że za mało białka miałem dzisiaj zjedzone. No i postanowiłem po prostu kontynuować to, co miałem zaplanowane na cały dzień, tylko po prostu zrezygnowałem już zupełnie z węglowodanów przez resztę dnia, a skupiłem się tylko po prostu na samym mięsie, żeby sobie dorzucić czyste białko. Także no zobaczymy. Sorry za to urwanie tak w połowie, ale nie wiem co się stało, po prostu urwało mi w trakcie mówienia. Muszę teraz dograć tą końcówkę. Tam dużo jeszcze nie mówiłem, ale po prostu wypadłem troszeczkę z rytmu. Nie pamiętam gdzie się dokładnie to urwało, ale mniej więcej chyba Wam podsumowywałem właśnie z tym moim jedzeniem, że zjadłem te babeczki i okazało się właśnie, że mają bardzo dużo kalorii. Później właśnie już przez resztę dnia po prostu już jadłem tylko mięso, żeby uzupełnić to białko brakujące. No i w sumie chyba tam dobiłem do około 2500 kalorii dzisiaj, czyli no nie jest tak najgorzej, bo to jest jakiś taki mój limit chyba, który mam do wykorzystania, jak po prostu idę na siłownię w ten dzień. I nie powinno być chyba tak najgorzej. No zobaczymy. Powiem Wam, że myślałem, że ta waga mi pójdzie bardziej w górę. Tak jak widzieliście, no nie jest to tak źle po tym wczorajszym obżarstwie. Myślałem, że będzie ze 3-4 kg, ale właśnie wagowo dość dobrze to wygląda. No generalnie masa błędów właśnie. Wczoraj to picie, dzisiaj właśnie te niepotrzebnie tyle tych ciast, że tak powiem, zjadłem, to było bardzo kaloryczne, no ale no trudno, 2 dni skreślamy po prostu z planu i robimy swoje dalej. Jutro mam wolne, także jutro sobie przypilnuję tą michę, mam bardzo dużo mięsa do zjedzenia, jeszcze zostało mi z pozostałych dni, także jutro będzie właśnie dobrze wszystko chyba rozplanowane. Zobaczymy. No i tak podsumowując te 2 dni, no to powiem Wam, że przede wszystkim następny raz będę się pić, to chyba zrobię tak, że po prostu najem się wcześniej w trakcie dnia, po prostu naładuję się węglowodanami, białkiem, tak żeby po prostu
jak pójdę gdzieś już pić, żeby być po prostu najedzony, mieć wykorzystane więcej tych dobrych rzeczy, dużo węglowodanów przede wszystkim, żeby później tych węglowodanów starać się nie jeść, no ewentualnie tam jakieś, nie wiem, białko jeść po prostu do tego alkoholu albo jeść jak najmniej. Spróbujemy z takim podejściem właśnie. No i te ćwiczenia tak po alkoholu też, jak będzie może możliwość, to sobie odpuszczę, bo no nie są to najlepsze treningi, są bardzo ciężkie, źle się robi, tym bardziej no ja się dzisiaj tak dość wcześnie zerwałem znowu i taki byłem niewyspany dokładnie, to ten alkohol nie miał czasu mi tak do końca puścić po prostu i zostać po prostu przerobiony przez wątrobę i no nie polecam generalnie, starać się unikać po prostu ćwiczenia na siłowni ciężko po jakichś tam libacjach. No i tyle chyba ten, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Jutro już będzie, nie wiem, bardziej normalnie, bardziej coś merytorycznie, coś Wam może opowiem. A na dzisiaj to już będzie chyba tyle i będziemy się widzieć jutro. No, dzięki jeszcze raz za oglądanie, sorry za to, że wczoraj nie udało mi się wrzucić tego nagrania. Mam nadzieję, że dużo osób nie rozczarowałem brakiem nagrania, tak więc żegnam się z Wami już dzisiaj. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!